Witam was w kolejnym odcinku z Koboldów i Katakumb. Ostatni nasz bohater to kapłan. A potem będę od nowa tymi klasami, którymi spieprzyłem lub RNG mi spieprzyło. RNG mi spieprzyło 3 klasy, ja sam sobie 3. Albo nie, może nawet 4 spieprzyłem. Na pewno przy magu miałem pechową i przy łotrze. Ale przy magu i łotrze, no kurde, no tyle czasu czekam na tą dobrą kartę, albo nawet na czarny księżyc. Nie, tamto ja zjebałem, bo nie przytałem. Dobra, mieszę z tym. Spoko karta na początek. Mam taką nadzieję. Dobra. Ja mam mało kart, więc jest duża szansa, że dostaniemy coś taniego. Mogę jeszcze powiedzieć coś sensownego. Ale... nie zdążyłem. Weźmy go pod fatygę. O, na dzika. Szkoda, że nie można tego zajebać. Gdzieś daleko, żeby to nie jebło. Nie? O ty chamie, schamiony z chamstwa, chamidło. Jeszcze kilka rzeczy na ham. A co wy na to, żeby... face? Kurde, mogłem szybko zaatakować, może by mi oddali 2 ataków. Kurde, taki wyścig z czasem. Takiś cwancyś. Kurde, kapłan jest taki mocny, że... z pierwszym bossem ma ciężko. Musiał 3 pójść w to i tak zginie. Dlatego on by miał 2, bym to walnął, zadałoby 2, to by miał 3, to by miał 4. A czy komputer myśli? Legenda głosi, że tak. Ale nie wierzę legendom. Zaczyna z dodatkowym kryształem manem, na początku którym zagraje 3 losowe sekrety, podwajasz początkowe zlowiem. Kapłanowi się przyda. Ma tak... kapłan ma tak... nieciekawe karty, że to mu się na pewno przyda. Kult Ketuna, dyscyplina, cień. No, dyscypliny mi się przyda na pewno. Szukanie pułapek, ale te sekrety na pewno będą mocne w początkowych bossach, bo będą dużo dawać. W końcowym... im późniejszy boss, tym mniej. Bo będzie dłuższa gra i te 3 karty mniej dadzą wtedy. Ale mimo wszystko dadzą. A spokojnie. Lubisz tak bardzo ból, to bez problemu mogę ci go zaoferować, na przykład w tej postaci. Ktoś jest ranny? Dlatego mówiłem, że to początkowo może być dobre, ale im później tym mniej. Bym tak zrobił, grając z jakimś kolesiem, to było dziwne. Już się robi. Nie chcę dobierać karty. Zresztą, że mogę to zrobić. Tak, ona. To? Aż tak bardzo będzie boleć?
Jak dobre dwie karty. Już się robi. Dobra, tak zrobię. Dobra, nie będzie tak. Zabij mi tego 3-1. Albo nie. Albo sam zginie. Pewnie jakaś 20 sztuk staranga i tyle. Ale to... Na serio, to tak jakbyście... jakby to powiedzieć. To nie są boty, tylko 26 rangi po prostu. To coś w tym stylu. Kurtkę, tu na światłość, brak duplikatów. Kuźwa, jakbym poszedł tu na... Coś mi się wydaje, że... Reno mi się przyda. Zwłaszcza jak będę mieć dużą ilość HP. Kurde, jakie to by było dobre. Ale o dziwo wojownik niby najtrudniejsza klasa. A nie kapłan? Może i nie. Dobra. Czyli podesz stać w imieniu prawa, okej. Okay. No! To mi się podoba, to już mniej, ale... Do ostatniego bossa mógł być chujowy. A lubisz światłość. Ja nie mogę iść turę wcześniej. W trzeci to bym zagrał. Dobra, face. Tak mam zmyłkę. O tych! Ty, jak słowo cienia śmierć? W niego? By nie zadziałało, czy co? No ty schamie... Czekaj, jak działa ta zmyłka? A, bohatera. Ale jakie to zdzierstwo. Zdzierstwo i tyle. Dobrze, tego nie zagrywałem. A to jest dobre. No i to jest zajebiste. 4 ataku. Słocienia śmierć, słocienia ból nie działa. Ktoś jest ranny? Tak, on. To? Jebnąć podleczyć? Czy to zajebać jebnąć? To oczywiste, że to. I tak nie jest w stanie. I tak nie jest w stanie się podleczyć za bardzo. A nawet jakby był, no to... Tak ma tak mało HP, że... Nic się nie stanie. Dobra, one off. No, przy okazji się podleczę. -4. Dobra. Każdy stronnik losowy wybiera stronę na polu bitwy. To jest dziwne. Dobierz 3 karty, zmniejsz koszt do 0, albo to. To są obie karty zajebiste.
Ale to mi da comeback mocny przy drugich kartach, a to mocny początek. Na początku nie mogę narzekać. Początek daje mi sekrety. A poza tym jak tam to dobiorę, no to pod koniec to już zbyt mało ataku. A tu czy na początku, czy pod koniec to jest ok. Objęcia śmierci. Wskrzeszenie. Brak duplikatów. Muszę pamiętać. Wybranie z Velena. Kurde, brak duplikatów. To by było dobre na kapłanie. Woskowanie wąsów. Jinzo bojowy krzykacz. Dobrze, całej nazwy nie czytają. Kontra Jinzo bojowy krzykacz. Minęło pół godziny. No, Reno zadziałała. Okej, kurde. Pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce. Ty, mogę przejąć nic. Ciekawe, czy to działa. Ty, działa, działa. Jak dobieram, myślałem, że jak dobierasz do ręki, no to tylko stali, że to się nie opłaca. Proszę. Dobra. Bo to mam to. Właśnie dwa razy. Mam takie... Nie, jeszcze mogę trochę powalczyć niby. Dobra. Gotowe. Kurde, nie pomyślałem o tym. Gin przypadnie, gówno wpadnie. Dobra. O, to się przyda. Na przykład do... Niczego. Wezmę to tylko dlatego, że to mogę zagrać. A zatem trzy losowe demony, to muszę mieć miejsce. O tych, taki śćwany. O kurwa, Milrow. Nie! A nie, to dobra, to może być. Jeszcze, bo mi się nie przyda leczenie. Dobra, Leno mi się przyda. Tobie z trzy karty? Chyba z jaja robisz. Cóż mi lub gin. Nie ma tak łatwo. A, bardzo śmieszne.
Wiem, że podwójnie by dał, ale... Okrzyk bojowy. O kurde. O! No ta najsilniejszych najlepiej. Najsilniejszych zajebali. Ale jakieś dzierstwo. Tego walnę. Skorupy w górę. Skorupy w górę. Ale jak się podleczy, no... A to jest zdzierstwo dla mnie. Ma to 4 bi nawet zapomniałem. 4. Prosto w wyło. Dobra. To musi mi pomóc. Jeden chwila. No, no chyba se jaja robić. Ja pierdzie, no chyba... No nie wytrzymie, no. Tylko, że ten mi zada obrażenia, ale plus jest taki, że on zadaje jeden. Ale nie no, ten boss już mnie wkurwia. Już ten boss mi wkurwia. Ja pierdzielę. Czy dużo da? Muszę tym zaatakować, albo tym. Także wtedy zagrasz kartę przy tej...
Dobra. Ale wkurwiający był ten boss. Nie był ciężki, ale... Nie był ciężki, ale wkurwiący. Trzymaj się mocno, stołka! Przed nami szalona noc! Kurde, z takimi błędami w Hearthstone odechciewał mi się nagrywać kolejny raz to wszystko. Brak duplikatów żywiołek i kulkę tuna. Tego nie potrzebuję tak naprawdę, a to już było lepsze, chociaż to dwa razy to by mi psuło plany. Wezmę to. Wybraniec z Velena. Dobra. Velen Chosen, to? Uciekanie przed smokami. A, ten co będzie napieprzać co chwilę. Dobra. Światłość zapewni nam zwycięstwo. To zostawię. No wiadomo mój powód. O! To jest najlepsze. Potem to. W czwartej to i to, bo on walnie raz. No pat, nie ma sensu podleczyć jego. No przynajmniej nie teraz. No nie, dobra. I nie zadziała i tak. Zapominam o tym po prostu. Jak to zadziałał? Jak widać, nie jednak zadziałał. Lecz ty idioto. A przypadkiem nie daj podleczyć potem tego? No, teraz nie ma różnicy. A jednak jest. O kurde. Sieki chowa nie zamyka, ale dobra. Dobra. Jest okej. Dobra. Mam kartę, żeby go zbufować. A no tak, że on z tym tylko zajebie. On nie jest aż taki mocny, szczerze mówiąc. Dobra kolejność. To jest czwarty boss, to? Czemu nie w tego? Byś go zabił. A po co on w sumie w tym bił? To jest dobre pytanie. Czy ten powinien walnąć, on zasłużył na finish? Nie dziwi mnie to już.
się na opowieść. Kochani bossowie. Serio? Znaczy, moje tak i tak, mamy już 25 minut, więc po prostu tylko to wybierzemy i kończymy. Działanie pasywne. Twoja agonia aktywowana są dwukrotnie. Wylosowanie kosztuje jeden więcej. Twoja moc specjalna zostaje ulepszona i kosztuje jeden. A, że 4 leczy, dobra. Agonia. Jeden. Dwa. Myślałem, że więcej. Po co mi takie chwile? Wolę spowolnić przeciwnika. O, dyscyplina, sprytne sztuczki, wskrzeszenie. Nie. To już wolę. Sprawda, nie mam już takich drogich kart, ale w sumie po tym bossie chciałbym mieć jakieś. Szósty. A, czyli okej, dobra. Mieszczę z tym, a więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Nara.